Siemanko, Fresh Coconut z różowym plecakiem od Madzi. Także teraz jestem różowo-błękitnym albo różowo-indygo Power Rangers. Filmik o tym, że idziemy dalej z rozwojem. I odnosząc się do poprzedniego filmiku o wibracjach, o tym jak stać się władcą wibracji, tak w tym filmiku chciałem dać taką wskazówkę odnośnie zwracania uwagi na to, jak możecie stać się świadomi, jak potężni jesteście. I wow, jakie niebo, nie wiem czy to widać. Nie, chyba nie widać pod światło, szkoda. No, jak się stać bardziej świadomym swojej mocy? Zaczynajcie dostrzegać fakty, że to na co patrzycie, to o czym się karmicie, to co mówicie, to na co zwracacie swoją uwagę ma niesamowity wpływ w tworzeniu waszej rzeczywistości. O, chwilę było widać niebo, także widzicie, szefu wam pokazał. Jak to ogarnąć? Ogarnąć to następująco, że teraz mi przychodzi, że można zrobić analizę, co się robiło w ciągu dnia, później obserwować dni i zwracać uwagę, czy gdzieś są synchronizacje z tym, co się robiło. Ja aktualnie robię to, po prostu zauważam to i tak to funkcjonuje u mnie, ale można by wykonać takie ćwiczenie, tak myślę, i to by było dosyć spoko. Może sam to zrobię nawet. Zobaczymy. Ale u mnie to już mam tak wgrane, to w głowie, także to funkcjonuje jakoś automatycznie. I chciałbym właśnie wam coś takiego zapodać, żebyście mogli też to robić. Że na przykład wczoraj widziałem, jak Bartek stawił filmik, jakiś jeden z najważniejszych filmików czy coś takiego na swój kanał, Bartosz Filapek, polecam gościa, bardzo fajny gość. I widziałem tytuł i teraz zauważyłem, że dzisiaj nagrałem jeden z najważniejszych filmów na mój kanał i jest korelacja, czyli spojrzałem, zobaczyłem jeden z najważniejszych filmików i to wpłynęło na to, że ja nagrałem jeden z takich filmików. I to można dostrzegać, że gdzieś się zobaczyło jakieś jedzenie i może miało się smaka na takie jedzenie, miało się jakieś pragnienie w tym kierunku i następnie wysłano taką intencję, może to było nieświadomie lub świadomie i potem się gdzieś to pojawia w życiu. Wow, sorki. Przykład kolejny, właśnie z jedzeniem może być, że widziałem gdzieś takie jakieś tajskie danie, jakąś coś takiego, Madzia wspomniała o jakiejś zupie i Madzia robiła zupę w jakiś tam dzień i taka warzywna prosta jak kalafiorowa, no nie? I z tej zupy nagle się zrobiło, że zjedliśmy to z surowym spaghettem z cukinii i awokado i wyszło właśnie takie danie troszkę azjatyckie i można od razu połączyć fakty, że kurczę, było takie coś w przestrzeni i nagle się pojawiło coś takiego w przestrzeni. I to się dzieje cały czas, no nie? Tylko nie zawsze to dostrzegamy i to nie tylko mi chodzi o jedzenie i o takie proste rzeczy, ale o takie grube też. I to też przeczucia, żeby zwracać uwagę na te swoje przeczucia. Że miałem odczucie takie i takie, przykład. Kupowaliśmy bilety do Polski jakiś tam czas temu, jeszcze przed tym wielkim, jeszcze takim mocnym kryzysem. I miałem uczucie, żeby kupić ubezpieczenie tego biletu, żeby był zwrot kosztów w razie czego większy. Ale w końcu tego nie kupiłem i co się okazało, że odwołano nam to i byłbym 100 euro do przodu z ubezpieczenia. Czy tam troszkę mniej, bo to ubezpieczenie też pewnie kosztuje. Ale to jest no 400 z groszem, no nie? Tak to nam zwrócą 120% kosztów, ale czułem, że mam kupić to ubezpieczenie. Widzicie, to są takie proste rzeczy, że się można zwrócić na to uwagę. Kolejna rzecz, na przykład manifestuje się coś na skipy, no nie? Albo że chce się ananas, albo inne rzeczy. Idzie się i akurat to się pojawia na skipach, akurat to przychodzi, no nie? I pytanie, czy przewidujemy przyszłość, czy ją tworzymy? Może to i to naraz, no nie? Może to i to naraz. Wow, ale słonecznie. Kosmicznie. Super dzień. Naprawdę. Dzięki. No i słuchajcie. I można też tak pomyśleć, dobra, ja może przewiduję to, ale dobra, ale też wysyłasz tą intencję, więc to się wszystko łączy, jednocześnie tworzysz to, więc tak naprawdę to i tak my tworzymy tą rzeczywistość,
ale można przewidzieć różne rzeczy, jak coś się może skończyć, no nie? Nie wiem, czy zobaczycie też te góry, chcę wam pokazać. Złapię ostrość. O, mega, mega, naprawdę. I widzicie, mogę mieć pragnienie nagle pójść w góry i się okaże, że za parę dni ktoś mi zaproponuje wycieczkę. I tak te, o właśnie, i też tak było, że chciałem, ktoś mi tutaj mówił, moja znajoma Kamila, pozdrawiam cię serdecznie, mówiła tutaj o rzece płynącej w górach czy gdzieś tam i że mega i mega się potem w śniegu położyć, a może o tej samej nawet co byłem. I co się stało? I chciałem zwiedzić wyspę i nagle pojawiła się w mojej przestrzeni możliwość pojechania na wycieczkę. Pozdrawiam cię Bartek, mega spoko gość i zaproponował mi taką wycieczkę i pojechaliśmy, poszliśmy w góry, czułem się jak na Mount Everest, bo tak sypało, ale nie byłem na Mount Everest, chyba że w jakimś innym wcieleniu. I byłem w takiej gorącej rzece. I to jest niesamowite, że wiecie, że to się pojawia nagle, że pragnienie idzie, im jest wyższa częstotliwość, im człowiek dźwiga swoją energię wyżej, tym szybciej się to przejawia, ponieważ no, ma się mocniejszy wpływ. To jest po prostu mocna faza, taka, że jak wchodzi ktoś przekonany z radością, to po prostu wpływa na radość w całym pokoju, bo jest tak silny. Więc to on mocniej definitywnie wpływa na przyszłość, na to, jak się będzie działo w tym pomieszczeniu, bo to on to tworzy. Więc tak to funkcjonuje i warto zwracać uwagę na takie synchronizacje. No nie, że nie wiem, mama mi o czymś powiedziała i przyswoiłem to do swojego pola i nagle mi się to pojawiło na przykład w przestrzeni gdzieś tutaj, nagle to zobaczyłem, no nie? Coś pokierowało mój wzrok, szef pokierował nagle mój wzrok w lewo, dostrzegłem to i to, wszedłem w to miejsce i to się pojawiło w moim życiu. I warto to zauważać, bo to mega wpływa właśnie na to, że kurczę, ja mam wpływ na swoje życie, a im bardziej wierzymy, że mamy wpływ na swoje życie, tym bardziej wierzymy w to, że możemy coś zmienić. Także to jest niesamowity pogląd i polecam takie coś stosować w życiu, żeby zacząć dostrzegać te korelacje między tym, co przyswajamy, a tym, co się pojawia w naszej przestrzeni. Dobra, to tyle na uzupełnienie poprzedniego filmiku. Myślę, to będzie dobra opcja. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Lecę do sklepu. Siemanko. A w sumie to... No, tak. No, siemanko.